Zaczynamy Turbo Wrzesień. Celem wyzwania jest redukcja tkanki tłuszczowej, poprawa kondycji, poprawa samopoczucia, poprawa wyglądu i oczywiście jest mnóstwo jeszcze innych plusów, które płyną z ukończenia tego wyzwania. Trwa ono miesiąc, widzimy się 4 razy w tygodniu w treningach mocno odchudzających i intensywnie działających na sylwetkę. Dzisiaj zaczynamy tabatą. Proste ruchy, proste ćwiczenia. Zapraszam. Maszeruj w miejscu. Wyprostuj plecy. Ściągnij łopatki do tyłu. I dodajemy pracę ramion. Krążenie do tyłu. Obydwie ręce. Spokojnie. Na razie się nie spiesz. Do przodu. Cały czas głowa do góry. Plecy proste, wyciągamy dłonie mocno, wysoko. Świetnie, połóż ręce na biodra, stań w lekkim rozkroku i pracujemy teraz bioderkami. Cały czas spokojny oddech. Zmień kierunek. Nogi są proste w kolanach. Świetnie. Teraz wyciągnij ręce wysoko i skłon do podłogi. Rozciągamy plecy wysoko do sufitu i ręce do podłogi. I tak samo bez pośpiechu. Musimy rozgrzać, rozruszać nasze mięśnie. Na razie przy rozgrzewce nie musimy się spieszyć. Jeszcze jedno powtórzenie. Dobrze, teraz kręgosłony, czyli ręce szeroko. I będziemy prawa ręka do lewej stopy, lewa do prawej i cały czas pracujemy w dole. Cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. Wyprostuj się. Lecimy wymachy. Ręka do nogi i na obydwie strony. Za każdym razem staraj się coraz wyżej podnosić nogę. Cztery. I dwa, i jeden. I lecimy teraz przysiady, same przysiady powoli. Dół, kolana szeroko i góra. Dół, kolana szeroko i góra. Za chwilę będziemy pracować właśnie w przysiadach. Więc musimy trochę rozruszać kolana. Staw nogi szeroko, przenosimy ciężar na jedną stronę, wyprostuj, na drugą stronę, wyprostuj. I tak kilka razy. Wdech, wydech do góry. Cztery, trzy, dwa, jeden, wyprostuj, kolano wysoko, do boku, do dołu, wysoko, do boku, do dołu i przyspieszamy.
ręka bezwładnie nie opada. Wszystko jest kontrolowane. W każdej chwili bądź skupiona na pracy swoich mięśni. Trzy, dwa i jeden. Super. I rozpoczynamy trening. Startujemy za 10 sekund. I mamy dwa ćwiczenia, deska oraz przysiad wyskok za krokiem. Zaczynamy od tego drugiego, a deska jest na prostych rękach. Uwaga, przysiad wyskok i za krok. Hop, góra i za krok na drugą stronę. Każdy robi we własnym tempie, ale staraj się, aby to ćwiczenie robić po prostu szybko. Proste ręce, napinamy brzuch i trzymamy pozycję deski. Zepnij pośladki i staraj się podwinąć kość ogonową pod siebie. Ręce proste, napięty brzuch i skupiasz się, pełna uwaga na pracy swoich mięśni. 3, 2, 1. Rytmicznie w tempo. Pilnuj kolan. 4, 3, 2, 1. Ten trening jest całkowicie bez użycia maty. Jedynie to ćwiczenie wymaga właśnie, że to ćwiczenie jest na podłodze, ale całość całkowicie robimy już bez maty na stojąco. Dwa. Jeden. Z wydechem do góry. Świetnie. Deska. Mamy brzuch, trzymaj go mocno, cały czas, całe 20 sekund, spięcie brzucha, spięcie maksymalne brzucha. Trzy, dwa, jeden. Do góry wydech. I lekki wyskok. Super. Dół. Jeden start. Sekund. 4, 3, 2, 1. Super, wyprostuj się. Chwila odpoczynku. Thank you.
i 20 sekund do drugiej tabaty. Skip A, czyli kolana wysoko, bieg w miejscu i kolana wysoko, a drugie to przysiad i wznos na palcach, czyli pięty do góry. Jedno bardzo intensywne ćwiczenie, drugie odrobinę mniej. 3, 2, 1, skip A. I dawaj, szybka praca w równym tempie. Nisko pośladki, kolana szeroko i w górze ręce do góry. Hop, góra, hop, góra. Wydech, wydech. Jeden, pięknie. I dawaj, lecimy i mówimy wszystkim sąsiadom z dołu, że właśnie trenujemy. Proste plecy. 3, 2, 1. Szeroko, szeroko kolana. Jeden, już końcówka. Dawaj, dawaj. Nie zwalniaj, już końcówka. Świetnie. I ostatni. Ostatni przysiad i wznos. Osiem sekund. Pięknie. Druga tabata za nami. Jestem dumna z ciebie. Odpoczywamy chwilę. We'll be right back.
Kolejna tabata, przyciąganie kolana, czyli z jednej strony, znaczy przekręcamy się na jeden bok i przyciągamy kolano, a drugie ćwiczenie to skakanka. Uwaga, 3, 2, 1 i lecisz. Pamiętaj o pracy rąk, obszernie pracujemy ramionami, przód, tył, hop, hop. 3, 2, 1, 0, pięknie. Lecimy skakanka, trzymamy mocno uchwyty skakanki i pracujemy pojedynczo z nogi na nogę. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Druga strona. Pracujemy drugą nogą. Trzy, dwa, jeden. Do dzieła. Pracuj w tempie maksymalnym. Skup się na pracy. Na ćwiczeniach, na tym, który mięsień właśnie pracuje i na swoim oddechu. Kontroluj go. Jest to czas taki dla Ciebie, żebyś mogła się wsłuchać we własne ciało, we własny organizm. Można śmiało powiedzieć, że ćwiczenia to medytacja. Dwa, jeden, start. Pięć sekund. Super. Dwa, jeden, go, go, go. Oddech, oddech. Skupienie na oddechu. Nosem wciągamy, wypuszczamy buzią. Jeden, lecimy. Super. I ostatni. Ostatni. Ostatnia skakanka. Zaraz będzie przerwa i lecimy. Szybciej. Pięć. Super, pięknie. Przedostatnia tabata. Odpoczywamy i lecimy z końcówką. Dwadzieścia sekund do startu, dwa proste ćwiczenia, bardzo, żeby nie mówić męczące, to bardzo intensywne, to będzie lepsze słowo.
pajacyki oraz szybkie nóżki. Proste, ale intensywne. Uwaga, lecimy, zaczynamy od pajacyków. Łapiemy równe tempo, takie na maksa swoich możliwości, ale na tyle intensywne, żeby jeszcze móc przy tym oddychać, więc nie robimy tego tak na 110%. Daj sobie, bądź wobec siebie wyrozumiała i tak rób na 90%. Ćwiczenia mają być przyjemne. Jeżeli mamy w tym wytrwać, jeżeli już postanowiłeś, że będziesz ćwiczyć, to trzeba w tym znaleźć jakąś przyjemność. 5 sekund. Uwaga, 2, 1. Z czasem zauważysz, że z czasem, w zasadzie to po każdym treningu, a jest taki przypływ tych endorfin i zobaczysz, że masz bardzo dobry humor po ćwiczeniach. Mówię te słowa głównie do początkujących, którzy jeszcze nie wiedzą, z czym to się je, bo zaawansowani doskonale wiedzą, że ćwiczenia naprawdę poprawiają humor i wpływają na nasze samopoczucie. Już nie chodzi o wygląd, tylko po prostu o naszą głowę. Super. Dawaj, pajaca, już naprawdę końcówka. 2 minuty. 2, 1. Lecimy. Jeszcze 3 razy. Uwaga. Go. Oddychaj. Oczywiście wiem, że oddychasz na pewno. Chodzi o skupienie. Oddech. Skupienie. Naprawdę jest bardzo ważne. Zamiast na przykład myśleć o tym, o Boże, ile jeszcze zostało, to możesz po prostu skupić się na oddechu i będzie o wiele łatwiej. I ostatnie. Ostatnie 20 sekund. Działamy. 3, 2, 1. Ostatnie ćwiczenie jest najlepsze. Dawaj, dawaj. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Strzepujemy ręce, strzepujemy nogi. Oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Skłonik na jedną stronę. Skłonik na drugą. Przyciągnij kolano do siebie. Spleć mocno dłonie, żeby móc przyciągnąć nogę. Dobrze. Druga. Uff.
Świetnie. Stań w takim rozkroku do przodu. Noga pięta przyklejona i lekko się pochylamy do przodu, tak żeby cały czas stopa była przyklejona. I teraz czujesz, jak się rozciąga łydka. Lekko się pochyl. Druga. Rozkrok, stopa płasko i leciutko do przodu. I ostatni skłon do ziemi. Powoli ręce w dół. Rolujemy kręgosłup do podłogi. Nogi są proste. I powoli się wyprostuj. Ostatni wdech. Wydech. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się miło ćwiczyło. Napisz w komentarzu, jakie wrażenia po ćwiczeniach. Widzimy się w kolejnym treningu. Do zobaczenia.